dobry panu. Dzwonię do pana z ulotki, którą znalazłam na przystanku autobusowym. Chodzi mi o pożyczkę, bez poręczeń i bez zadawania pytań. Słucham? Nie, niestety nie jestem właścicielką domu. Nie, samochodu też nie mam. Nie, nie mam. Nie. 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 Odłożył słuchawkę. Wszyscy faceci będą odkładać słuchawki, kiedy tak się będziesz upierać, że nie. Chciałam pożyczyć dla nas jakieś pieniądze. Wiesz, w jakiej jesteśmy sytuacji. No wiem, wiem, jeszcze te rachunki to... No właśnie. Skąd my weźmiemy całą kwotę na czynsz, skoro Krysia już z nami nie mieszka? A może ten twój chłopak mógłby nam pożyczyć? Nie będę pożyczać pieniędzy od chłopaka, z którym się spotykam. Mhm. No tak. A gdybyś z nim zerwała? No żartuj! Nie żartuję, musimy coś wymyślić, no. No cześć. No cześć, Franek. Franek. Franek, Franiunio, nasz. Właśnie o tobie rozmawialiśmy, ustaliśmy, że jesteś niesamowitym facetem. Nie wysilaj się. Mam zero kasy. Wiesz co? Franek myślał, że chcemy od niego pożyczyć pieniądze. Też coś. Nie? No to jak nie, no to dobrze. Bo prawdę mówiąc, to mam jeszcze 36 zł. Pożycz. A spokojnie, te 36 zł dowiozą mnie jeszcze ze 3 razy do Moniki. Monika? Kto to jest Monika? A Monika to jest Franka nowa miłość. Mieszka pod Warszawą w Celestynowie. Stary, mieć dzisiaj dziewczynę, która mieszka pod miastem, to nie są żarty. Trzeba mieć kupę kasy, żeby tak jeździć w tej z powrotem. Mogę zobaczyć, co w sporcie? A, tak. O, pan Roman przyszedł. Cześć, dzieciaki. Dzień dobry, tak. Romku. Wiem, wiem, znowu nie macie pieniędzy, żeby mi zapłacić za ten miesiąc, no, zgadza właśnie, się? Panie Romku. No, nie szkodzi, nie szkodzi. Rozmawiałem właśnie z kolegą, który może pan pomóc, tak? Tak, najbardziej. Ma bagażową furgonetkę i policzy wam tanio za przeprowadzkę. Panie Romku. A co ja mogę zrobić, no? Ja, gdyby to ode mnie zależało, to mógłbym trochę poczekać, ale jest tu jeszcze Adolf, mój brat, to on jest właścicielem tego domu. Powiedział, albo znajdziecie dla niego pieniądze, albo będziecie musieli sobie poszukać miejsca w jakiejś noclegowni. Ale panie Romku, my się naprawdę staramy. Dobrze, ale dajcie mi spokój, ja nie chcę niczego słyszeć. Ej, spokojnie, spokojnie, chwileczkę, mogę coś powiedzieć? No. Panie Romku. No słucham. Czy znane jest panu rozporządzenie z kodeksu cywilnego, paragraf 7, ustęp 15, podpunkt 12a, które mówi, że nie można wyrzucić lokatora bez uprzedzenia go o tym na 3 miesiące z góry? Akurat. Wcale nie ma takiego podpunktu. Jest mądrzejszy niż myślałem. A wcale nie jestem. Dajcie mi spokój. No to co, macie dla mnie te pieniądze, czy nie? No trochę mamy, a trochę nie. Brakuje nam tej części, którą zawsze płaciła Krysia. Ale mamy dla pana 2/3. Ty 2/3? No. Czy wiecie, co stanie się ze mną, jeżeli powiem Adolfowi, że daliście mi tylko 2/3, tak? Wyjadę z tego domu tą furgonetką mojego kolegi razem z wami, albo i szybciej. Musicie mi oddać wszystko, no, ale panie Romku, ale my się staramy, no ale widzi pan, no rachunki za gaz, za telefon, list od Krysi, za światło, od Krysi? Za wodę i w ogóle pokaż bez mi sensu, to jest, proszę. Może przysłała nam jakieś pieniądze? Tak. Chcę! Tak, jak myślałam. Proszę, to dla pana. No, to macie szczęście. Lepiej późno niż wcale. O, Adam. Drogi panie Romanie, wiem, że jestem panu winna za ostatni miesiąc. Pozdrawiam, Krysia Drewnowska. No cóż, dzieciaki, daję wam jeszcze jeden dzień. A potem już nie mam wpływu na to, co się z wami stanie. Panie Romku, skąd my mamy wziąć do jutra pieniądze? A skąd ja to mam wiedzieć? Może znajdziecie kogoś, kto z wami zamieszka? No nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, to głupi pomysł. Tylko dlatego, że pomysł jest głupi, nie znaczy, że jest zły. To jest logika. Halo? Jest tu kto? Halo? Niech pani wchodzi. Nikogo nie ma, szybko. Jest pan pewien, że nie będą źli, że tu zaglądamy? Źli? Nie będą mi wdzięczni. No. Nieźle. Nieźle. O, racja, racja. Tak, no to od czego zaczniemy? Może od kuchni. Panie Romanie, dziękuję, że pan do mnie zadzwonił. Proszę mi mówić Roman. Dlaczego?
Jacek! Pola, halo! Chodź! Wyszli, nie ma ich! I nie zamknęli drzwi? Jestem pewny, że ci się tu spodoba. Stąd jest wszędzie blisko, do sklepów, do pubów, do mojego mieszkania. Tam jest kuchnia. Tu jest pokój. A tu będzie twoja sypialnia. No nie wiem. To jest bardzo ładne mieszkanie. Ale wolałabym mieszkać sama. Sama? A gdzie pani chce mieszkać sama? A za te pieniądze nie znajdzie pani niczego przyzwoitego. No nie wiem, co zrobić. Od kiedy rozwiodłam się z mężem, nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji. Dlatego do pani zadzwoniłem, żeby pani pomóc. To takie ciche, spokojne mieszkanie. No nie wiem. Proszę, to jest nasze mieszkanie. Ładnie tutaj. No, wiedziałem, że ci się spodoba. A najważniejsze jest to, że będziemy tak blisko siebie mieszkać. Możemy się wtedy lepiej poznać. Jeżeli chcemy zdążyć na tę imprezę, musimy lecieć. Gdzie mogę się przebrać? Tam masz łazienkę. Ma! A ja zrobię to samo w moim pokoju. Niech pani pomyśli, ile pani zaoszczędzi mieszkając tutaj z nimi. Jestem pewny, że się polubicie. To takie miłe dzieciaki. Żadnych imprez, żadnego sprowadzania narzeczonych, nic z tych rzeczy. Mam nadzieję. No, zresztą i tak nigdy nie ma ich w domu. Proszę, pokażę pani łazienkę. A kto tam jest? Tam jest hydraulik. Naprawia kran. Pokażę pani sypialnię, proszę bardzo. Tam też jest hydraulik. Co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? Co pan tu robi? Co ty tutaj robisz? Co się stało? Karina, słuchaj. Karina? Franek, co tu się dzieje? Monika. Monika? Jacek, co robią tutaj ci ludzie? Nie, sam chciałbym wiedzieć, co ty przyprowadziłem ci współlokatorkę. Może ja sobie pójdę? A nie, nigdzie się pani nie pójdzie. Pani jest jego współlokatorką. Myślałam, że ja jestem. Nie no, bo jesteś. Panie Romku, to nie hotel, tylko nasze mieszkanie. Tak? A ja myślałem, że kolonia nudystów. Załóż ty jej spodnie. Spodnie. Przepraszam. Jedno tylko mogę powiedzieć? My byliśmy tu pierwsi. A nie, my byliśmy. Nie, nie obchodzi mnie, kto tutaj pierwszy, ja tutaj mieszkam, zapomnieliście? Właśnie. Nie, przepraszam, kiedy wchodzimy do szoku. Hej, co się stało? Dlaczego się kłócicie? O, przyszłaś samą porę. Wytłumacz tutaj łaskawie wszystkim zgromadzonym, kto ma większe prawo wybierać nam współlokatora. Ten, kto tu mieszka, czy ten, kto tutaj nie mieszka? No... Ten, kto tu mieszka, jasne. No, słyszeliście, współlokatora wybiera nam ten, kto tutaj mieszka. Cieszę się, że też tak myślisz. No, właśnie. Paweł, możesz już wejść. Jacek, poznajcie się. To jest Paweł, nasz nowy współlokator. Cześć. Powiedziałaś, że to jest nasz nowy kto? Nasz nowy współlokator. Ten facet? Mhm. Nasz nowy współlokator. Czy ty kompletnie zwariowałaś? Dlaczego? To nie jest żadne spokojne mieszkanie. To jest supermarket w okresie promocji. Panie Romanie, futro. Pani Bogusiu, a co będzie z naszą kolacją dzisiaj wieczorem? Nie pójdę z panem na żadną kolację. To może jutro? Ani dziś, ani jutro, ani pojutrze. O! Tak za mną już szaleje, że straciła apetyt. Przepraszam, odprowadzę ją. Franuś, co my teraz zrobimy? Cokolwiek by to miało być, Pyszczku, zrobimy to w moim mieszkaniu. Stary, a możesz mi jedno powiedzieć? Czy dalej będziesz całował oboje swoich współlokatorów na dobranoc?
Czy mogę coś zaproponować? Nie możesz. Przepraszam. Czy mogę z tobą porozmawiać na osobności? Przepraszam, najdroższa. Zaszło tutaj małe nieporozumienie. Zaraz je wyjaśnimy. Usiądź sobie. Przepraszam, najdroższy. Zaszło małe nieporozumienie. Zaraz je wyjaśnimy. Przepraszamy. Proszę. Przepraszamy? Proszę. Idź. Ty pierwsza. Proszę. Ty pierwsza. Idź tam. Kobiety mają pierwszeństwo. Kompletnie zgłupiała. Przyprowadzasz tutaj swojego narzeczonego i chcesz, żeby został naszym współlokatorem. To bez uzgodnienia ze mną. Co ty sobie wyobrażasz? Ej. Chwileczkę. Ja też tu mieszkam i mogę przyprowadzać, kogo mi się podoba. Jesteś zły, bo Pawuł nie jest dziewczyną. Ja jestem zły. Ja jestem zły. Czy ja wyglądam w ogóle na złego? Dobra. Dobra. Chodzi mi o to, że martwię się o ciebie. Chcę zadbać o twoją dobrą opinię. Co się martwisz? No, o to, co ludzie powiedzą, kiedy dowiedzą się, że mieszkasz tutaj z dwoma facetami. Zaczną sobie wyobrażać, że tu się dzieją. Bóg wie, jakie rzeczy. No. A skąd ci jacyś ludzie mają wiedzieć, z kim ja mieszkam? Bo ja im to powiem. A dlaczego ty się nie martwiłeś o swoją opinię, kiedy mieszkałeś z dwoma dziewczynami? No bo faceci nie muszą dbać o dobrą opinię. Wiesz, kim ty jesteś? No, no kim? Jesteś... Przepraszam, że to tak długo trwało, ale wdaliśmy się w małą filozoficzną debatę. Widzisz? A myślałaś, że tam mają domowe zoo. Tak. Musimy jednak coś postanowić. No tak, ale to jest bardzo poważna decyzja i nie możemy się z nią śpieszyć. Masz rację. Bardzo poważna. No, nie możemy się śpieszyć i dlatego proponuję rzucić monetą. Orzeł czy reszka? Reszka! Wygraliśmy. Zaraz, orzeł! Nie tak szybko! No dobra, to możemy rzucić jeszcze raz. Orzeł czy reszka? Orzeł! Gdzie to jest? Nie wiem. Zgubił 2 złote. Dziękuję! A ty do kogo? Do was. Jestem Hania, kuzynka Krysi. Dzień dobry. Dzień dobry, polega Krysi. Bardzo mi miło. Hania Muszyńska. Jacek Przypadek. Bardzo mi miło. Krysia powiedziała, że mogę tu mieszkać. Co? Nie dostaliście od niej listu? A mówiłem, żebyś przeczytała list od Krysi, jak ci... Ej! Co? Chwileczkę. Jeżeli ona się tutaj wprowadza, to co będzie z nami? Nie denerwuj się, zaraz to wyjaśnimy. No. No widzisz. Paweł i Karina szukają mieszkania do wynajęcia, ponieważ my szukamy właśnie współlokatora, więc... A więc teraz macie kłopot, kogo wybrać. No jeszcze ty przyjechałaś, chcesz tu mieszkać. Zaraz wam pomogę. To proste. Kiedy masz urodziny? 26 sierpnia. A, czyli jesteś panną. Mhm. A ty? 4 stycznia. Koziorożec! No to genialnie! Oboje jesteście spod znaku Ziemi. No ale z was szczęściarze. Dlaczego? No, bo to musiało być zapisane w gwiazdach. No to chyba musiało być zapisane po chińsku, bo nikt nie wie, o czym mówisz. Oj, to proste. Ty jesteś koziorożcem, a ty panną. A po drugiej stronie ulicy wisi w oknie napis, że mają do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie. Czy to wam nic nie mówi? Chodzi ci o to, że możemy zamieszkać razem? Nie, słuchajcie, ona nie wie, o czym mówi, naprawdę. Nie, dlaczego? To całkiem niezły pomysł. Ja nie wiem, co my tu jeszcze robimy. O, właśnie. No. Ale nie, ale ona żartowała. Cześć. Ale naprawdę... Paweł! Cześć. Paweł, no poczekaj, no co ty? Prawda, że ładna z nich para? Bardzo ładna para, to była moja dziewczyna. I mój chłopak! Ojej. Dopiero co przyjechałam i już coś popsułam. Przepraszam. Teraz to już na pewno nie zechcecie ze mną mieszkać. No nie no, słuchaj, no dobra, to nie twoja wina. No, no skąd mogłaś wiedzieć, kim oni są? No właśnie. No właśnie. Jutro to z nimi załatwimy. Czyli Krysia powiedziała ci, że możesz tu mieszkać? Tak, powiedziała. Zgadzacie się? No jasne. To świetnie. Pójdę po moją deskę. Jaką deskę? Do prasowania? Przyjechała z deską do prasowania? No! A! 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 A!
Bardzo fajną masz tę deskę, ale lepiej niech stoi na zewnątrz. Dziękuję. Ojej, to ja zrobiłam, przepraszam. Ojej! Powinieneś bardziej uważać, jak chodzisz. Chodź, pokażę ci nasz pokój. Zajmę. Przepraszam. Pola, możesz tu przyjść na chwilę? Co się stało? Powiedz mi, jak długo jeszcze huragan Hania będzie szalał po naszym mieszkaniu? Pogadam z nią. A ty zrób nam coś do jedzenia. Dobrze. Ale na papierowych talerzach, dobra? Mhm. To było krysi łóżko. Możesz na nim spać. O, to świetnie. A która z szaf jest moja? Chcesz się rozpakować? No nie, no jasne, rozpakuj się. Proszę. Dzięki. To fajnie, że mogłaś wyjechać na kilka dni do Warszawy. No, przyjechałam na trochę dłużej niż na kilka dni. Na ile? Na dłużej. To jeszcze lepiej. No, w poniedziałek zaczynam pracę. O. Krysia mi załatwiła. Będę pracowała na jej miejscu w kwieciarni. Jestem taka szczęśliwa, że tu u was jestem. Wszystko mi się tu podoba. Wiesz co? Pomyśl, zanim coś powiesz. Może usiądziemy? Nie wiem, czy powinnam ci to powiedzieć, bo tak na pierwszy rzut oka to rzeczywiście u nas może tak wszystko ładnie i prosto wygląda. Ale takie mieszkanie razem ma swoje przykre strony. Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Wiesz? No jasne. Widzisz, będę miała tu ten sam problem, jaki miałam w domu. Jaki problem? No bo ja wychowywałam się razem z Krysią. No i zawsze cierpiałam, że ona była taka ładna, a ja byłam ta brzydsza. No i widzisz, teraz przeprowadziłam się do Warszawy i co mnie spotyka? Znowu to samo. Będę mieszkać z dziewczyną, która jest dużo ode mnie ładniejsza. No ale co tam? Nie ma takich problemów, których nie można by rozwiązać. Pomogę ci się rozpakować. Zaraz wracam. Co się stało? Ile ona tu zostanie? Ile zechce? Co? Ale... Haniu? Mm? A dlaczego wyjechałaś z Ostrołęki? Mama mi kazała. Dlaczego? Przeczytała mój pamiętnik. No. I zasnęła przy nim. Powiedziała, że czegoś równie nudnego to w życiu nie czytała. Strasznie się cieszę, że teraz będę mieszkać tu, w Warszawie. Dobrze, że tu przyjechałaś. Skończ z tymi ciuchami, a ja pomogę Jackowi w kuchni. Wiesz co? Poczekaj. Ja mu pomogę. Jeżeli mam tu mieszkać, no to chcę się na coś przydać. Przepraszam. Pomogę ci wstać. Nie zbliżaj się. Chyba wiesz, po co przyszedłem. Chce pan popływać? Chcę dostać swoje pieniądze. Potknąłem się o to cholerstwo, leżało na schodach. O! Jaki pan miły! Znalazł pan moje płetwy. Znalazłem. Pomału sobie nogi przez nie złamałem. Przepraszam. To jest Hania Muszyńska, kuzynka Krysi. Miło poznać. Hania będzie naszą współlokatorką. O, jest. To jest gospodarz, pan Roman Zagórny. Bardzo mi miło. Z waszą współlokatorką? Czemu nie? Jeżeli będzie mogła płacić swoją część czynszu, to nie mam nic przeciwko temu. No, naturalnie, że będę mogła. Zapłacę panu za miesiąc. Od razu, jak dostanę pierwszą pensję. Za miesiąc? Mhm. Nie mogę tyle czekać. Chcę dostać te pieniądze teraz, dzisiaj i tutaj. Pan jest bykiem, prawda? Kim jestem? No, urodził się pan w maju.
A skąd wiesz? No, każdego byka rozpoznaję bezbłędnie. Ta przenikliwość spojrzenia, ta silna szczęka, no i ta pewność zachowania urodzonego przywódcy, tego się nie da ukryć. No a poza tym ten wdzięk dojrzałego mężczyzny, no, któremu żadna kobieta się nie oprze. Jest niezła. Wszystko zauważyła. Leczkę, koleżanko. Nie tak szybko. Wiem, o co ci chodzi, ale to ci się nie uda. Tak czułam. Bykowi nie można niczego narzucać. A żebyś wiedziała, że nie można. Jeżeli nie będziesz miała tych pieniędzy za miesiąc, to możesz już zacząć się pakować. I przy okazji zabierz stąd tych dwoje ze sobą. Chcę, żebyście wiedzieli, że z bykiem nie ma żartów. Skąd się tak znasz na astrologii? Wcale się nie znam. Jadąc autobusem z Ostrołęki do Warszawy, czytałam horoskopy. No, cieszę się, że to się na coś przydało. No, przydało się, przydało. No i co? Jak się skończył konkurs na współlokatora? A nawet nie tak źle. A nic mi nie mów. Wiem. Na pewno mieszkacie z tym Pawłem, tak? No jakby ci powiedzieć, no. Wiedziałem od początku, że tak będzie. A wiesz dlaczego? Bo Pola nawinęła sobie ciebie naokoło palca. O tak. Robi z tobą wszystko, co chce. Wiesz, jaki z tobą jest problem? Zasadniczej natury. Kto? 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 To jest Paweł. Paweł? Tak wygląda, kiedy idzie spać. Ej, Paweł, Paweł! My się jeszcze nie znamy! Przepraszam, ale Paweł nie zadaje się z nieznajomymi. Paweł, Paweł, Paweł! O, jaki śliczny! O Jezu, jaki on jest!